Oto pięć rzeczy, za którymi tęsknię w Budapeszcie. Pierwsza to charakterystyczne żółte tramwaje. Uwielbiam jeździć tymi starymi tramwajami z milionami kontrolerów, szczególnie linią 1 i numer 2. Druga rzecz to Buda, czyli właśnie ta część, którą teraz widzicie na filmiku. Piękne secesyjne kamienice, Góra Gelerda, zamek, to są te rejony. Trzecia rzecz, za którą tęskniłam, to mosty, a szczególnie ten most wolności, zielony most, którym bardzo często przychodzą turyści, którzy chcą pójść na Górę Gelerda, zwłaszcza Polacy, dlatego że oni od tej strony chcą zobaczyć polską kaplicę. Ten most jest po prostu wspaniały, przepiękny, ozdobiony detalami węgierskimi. Często na wielu fotografiach występuje i również w moim filmiku z teledysku Happy, który nakręciliśmy z moim kolegą w Budapeszcie, i pod tym filmem w opisie jest link do filmiku Happy nagranego lata temu. Właśnie pierwsze zdjęcia robiliśmy tutaj, pierwsze ujęcia na Moście Wolności. Czwarta rzecz to kamienice w Budzie i mozaiki na elewacjach. Przepiękne. Lubię to, że właściwie nie ma centrum jako takiego, nie ma jednego punktu, takiego jak rynek w Krakowie na przykład. Dzisiaj jest tutaj mega, mega turystycznie. Poza tym są remonty i chyba odpuszczamy to miejsce, bo jest naprawdę mega dużo ludzi, a to dlatego, że dzisiaj jest koncert Billie Eilish. I po prostu jest tłum, masakryczny tłum ludzi. Moja lista pięciu rzeczy się już wyczerpała, natomiast takie szybkie przejście przez miasto pokazało mi, że w ogóle nie tęsknię za Budapesztem, że jest to jednak olbrzymi, olbrzymi moloch, poza tym było gorąco i po 4 tygodniach na węgierskiej prowincji miasto to zdecydowanie coś, gdzie nie chcę być. Pozdrawiam Was serdecznie i odwiedzajcie sobie Budapeszt. Wyróbcie sobie swoje własne zdanie na temat tego pięknego miasta, pełnego przeróżnych i trochę secesji, baroku, jak naszego coś miłego, czy nowoczesna architektura, jak słynny wieloryb. Yeah, unicorn house, let's see.